Wielkie spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze rozmawiamy z Marią Banaszak i Agatą Jankowską, autorkami książki Highland, o tym jak ćpają nasze dzieci. Tę książkę powinien mieć każdy, nawet jeśli nie ma dzieci. Wielkie spotkanie w wielkiej literze w sprawie wielkiej wagi, czyli o tym, jak śpają nasze dzieci książka Highland. Autorki Maria Banaszek i Agata Jankowska są tutaj ze mną. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Jakim zgodnym chórem, <laughs> bo po napisaniu wspólnej książki, to doceniam. To jest naprawdę nie, niezwykle ważna książka, bo taka chyba, którą nie, nie tylko każdy rodzic powinien mieć, ale po prostu każdy. Bo dotyczy problemów, które nas spotykają wszędzie, a na które zamykamy oczy, i tak naprawdę o tym jest ta, ta rozmowa, ta, tak. którą tu przeprowadzacie. Szczerze mówiąc, sam tytuł, Jak pają nasze dzieci. Trochę miał być może prowokacyjny nawet mogę powiedzieć, przyciągać uwagę, ale wychodzimy z założenia, że po pierwsze każdy jest czymś dzieckiem. I tak, książka jest o wszystkich i dla każdego. To nie jest bynajmniej książka, tylko i wyłącznie o dzieciach, i o ich problemach i, i relacji z rodzicami, ale o tym, jakie problemy mają. No właśnie, dorosłe eleganckie kobiety, osoby starsze, osoby tak naprawdę w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. To, co doceniam w tej książce, to to, że wy nie potępiacie. Narkotyków i piszecie o tym z takim ludzkim podejściem, bo, bo taki wątek, który dotyczy tego, że no ludzie jakoś muszą gasić swoje emocje. Jest uważam bardzo cennym wątkiem w tej całej dyskusji na temat narkotyków, na temat ich dostępności, na temat karalności, czy na temat tego, czy powinny być zalegalizowane w jakiejś części. Taki był nasz plan, żeby nie wiadolić, ach ta dzisiejsza młodzież i że za moich czasów było lepiej, bo to jest taki dyskurs bumerski, że się tak wyrażę. I nam rodzicom bardzo łatwo jest wejść właśnie w tą narrację. Rozkładam ręce, nic nie mogę, bo za moich czasów było inaczej. No, rzecz że było inaczej, to wcale nie znaczy, że było lepiej, ani że było gorzej. Młodzież jest jaka jest, zawsze jest fantastyczna, zawsze ma jakieś problemy. No i chyba nie o to nam chodziło, żeby piętnować samych nastolatków, którzy, jak, każdy, jak wszyscy nastolatkowie, będą mieli prędzej czy później kontakt z narkotykami. Więc, no właśnie, taka mi się wydaje, że trzeba jasno powiedzieć rodzicom. I nauczycielom, i właściwie wszystkim, że jeżeli wydaje nam się, że nasze dziecko nie będzie miało kontaktu z rodzicami, z narkotykami, to porzućmy złudzenia. Prędzej czy później z tymi narkotykami będzie miało coś wspólnego. Tak myślę. Nie ma szkół wolnych od narkotyków, nie ma pewnie branży wolnej od narkotyków, bo tak naprawdę też nie piszemy o narkotykach. Piszemy w ogóle o nałogach i o regulacji napięć, i o dzisiejszych czasach, które wymuszają coraz to nowe, Narzędzia regulacji napięcia, redukcji stresu. No więc nie dziwmy się, że dzieciaki będą poszukiwać ucieczki i jakiegoś wentylu, gdzie będzie można spuścić z siebie napięcie. Bo tak, bo to, co, o czym wypiszecie, to to, że te, te narkotyki służą. Do odcięcia. Tak jak dorosłym służą do czego innego, to do czego innego służą dzieciom i nastolatkom. Tak, ale w ogóle tak. Po pierwsze, w żadnym wypadku potępianie byłoby chyba ostatnią jakby pomysłem, który mógłby mi przyjść do głowy mi jako terapeutce, nie tylko badaczce, ale terapeutce z krwi i kości, Tak samo Agacie, jako przecież dziennikarce społecznej, to jest o tym, żeby być blisko ludzi i jakby opisywać jakieś zjawiska, ale w żadnym wypadku nikogo nie oceniając. Natomiast tak, to nie jest książka o narkotykach, to jest książka o naturze nałogów, o naturze uzależnień. No właśnie, o tym w ogóle, czemu one służą, dlaczego jedni w to wpadają, a inni nie, bo tak jak Agata zauważyła, ja może nie powiem, że każdy spróbuje, ale prawda jest taka, że żyjemy w czasach, że każdy przynajmniej przejdzie obok. Że jest jakby, to już nie ma tak, że są jakieś grupy społeczne, które są zupełnie wolne i tak naprawdę bez dostępu w ogóle do tych substancji. Zresztą internet to spowodował, że one zawsze będą już w tej chwili na wyciągnięcie ręki i opowiadam o tym, dlaczego, no właśnie, dlaczego jedni z tego skorzystają, a inni nie. A z tych, którzy skorzystają dlaczego i właśnie? spróbują, to dlaczego jedni zostaną, jakby w tej historii, a zostaje, na co zwracam uwagę, mniej niż 10% osób tak naprawdę eksperymentujących. No właśnie, a inni, no fajnie, sprawdzą, jak to było. Będzie mniej lub bardziej ciekawie, po czym pójdą dalej realizować różne swoje cele życiowe. Dlaczego spróbują, mhm. czy dlaczego w tym się zatrzymają? No, dlaczego spróbują? Zacznijmy spróbują najczęściej, tego. bo ten pierwszy krok jest akurat dość podobny dla wszystkich. Tak naprawdę najczęściej pierwszym krokiem jest mimo wszystko ciekawość. Ciekawość, chęć przekroczenia jakiejś granicy, yy, pobadania czegoś nowego, czegoś, czegoś ryzykownego. Natomiast już na tym, yy, w momencie, kiedy, no właśnie, ta zabawa zaczyna się rozwijać, to, żeby z samej zabawy, z eksperymentowania, zrobiło się uzależnienie, to ten narkotyk musi trafić na podatny grunt. Ja tam stawiam taką, nie wiem, chyba jednak kontrowersyjną trochę tezę, że tak naprawdę wcale nie narkotyki same w sobie uzależniają, tylko po prostu są, jeśli osobowość, jeśli. Yy, Dusza y, ma braki emocjonalne, społeczne, y, w kontaktach międzyludzkich, jeśli człowiek nie potrafi odnaleźć w swoim życiu sensu, celu, pełni, y, to tak, to wtedy one są niezwykle atrakcyjne. Jeśli dodają nam poczucie własnej wartości, którego nie mamy na co dzień, jeśli na co dzień czujemy potworne napięcie czy stres, który wreszcie one zredukują. Natomiast dla ludzi, którzy że ją naprawdę w, no chyba też przede wszystkim, jakby potrafią czerpać satysfakcję i z wysiłku, i z relacji z drugim człowiekiem, bo mówimy też o tym, że przeciwieństwem uzależnienia nie jest abstynencja, tylko relacja. Właśnie. To będzie to, mówię, bardziej czy mniej ciekawa przygoda, ale ona na pewno się w pewnym momencie skończy, bo na dłuższą metę jest strasznie nudna. Jeśli ktoś ma inne, ciekawsze cele w życiu, to po prostu pójdzie dalej. co Was najbardziej uderzyło w tych historiach, które. Opisywałyście. No, Maria z nimi pracuje na co dzień, więc jak sądzę, to jest chleb powszedni. Mnie, no, kilka rzeczywiście zostawiło ślad, myślę na zawsze. Pierwsza rzecz to coś nowego, bo wydawało mi się, że skoro jestem dziennikarką społeczną i o narkotykach piszę od 10 lat z jakąś tam regularnością, to wiem więcej i jestem w temacie, że tak powiem. Okazało się, że no niestety to się tak szybko zmienia, że rzeczywistość dzisiejsza ma się nijak do rzeczywistości lat dwutysięcznych chociażby. To, co mnie uderzyło potwornie, to... O czym zupełnie nie miałam pojęcia, to leki. To, że młodzież, ale nie tylko młodzież, ćpa leki, że leki stały się również w Polsce czymś, co od dawna są w Stanach Zjednoczonych, rzecz jasna, nie na tą skalę, bo mówimy o kryzysie opiatowym wywołanym przez koncerny farmaceutyczne. To nie jest ta skala, na szczęście, ale to, że. Świadomieć pasie leki, to jest dla mnie nowość. I to różne, na przykład są dzieciaki, tak zwane dzieci mrówki, które chodzą po aptekach, skupując leki bez recepty, z różnymi składnikami, pseudoefedryną i tak dalej, i tym się odurzają. Ale też bardzo łatwo jest uzyskać receptę, a nawet jeśli się nie uda uzyskać recepty, to kupić w sieci leki ścisłego zarachowania, czyli różne uspokajające, nasenne, psychotropowe. Tak. I teraz uwaga. Pierwsza rzecz, że młodzież, no pamiętam swoje, swoją młodość, no to w nas mama aspirynę wmuszała i to był w zasadzie aspiryna i amol to dwa produkty, które pamiętam z dzieciństwa. Nic więcej, właściwie. Przerażający zapach amolu. Tak, tak Na ewentualnie krople, był brzucha, a teraz dzieciaki po prostu znają zastosowanie nazwy bardzo wielu leków, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Następny szok, że po leki, i tu chyba nieintencyjnie, uzależniają się kobiety 35-40 plus. Młode matki, dobrze funkcjonujące, wykształcone, pracujące, które, no właśnie, dostają pierwszą receptę od lekarza, a później jest coraz łatwiej żyć, więc coraz częściej biorą, coraz yy, yy, też sobie to jakoś tłumaczą w głowie, że przecież to tylko lekarstwo a lekarstwo leczy, a nie szkodzi. No i ostatecznie, okazuje się, że po pół roku, roku, czy po jakimś tam czasie nie mogą już zasnąć bez tabletek, nie mogą już pracować bez tabletek, nie mogą wyjść z domu bez tabletek. A jeszcze jak się popije alkoholem, no to już jest mikstura totalnie, potencjał uzależniający jak każdego innego narkotyku. No nie, no przy benzodiazepinach, o których mówimy, w tym to nie jest pół roku, rok, to jest przy środkach o krótkim działaniu, bo one, to jest jakby bardzo szeroka grupa substancji, ale w, to może być nawet dwa tygodnie tak naprawdę eksperymentowania, zabawy z tymi lekami. To są leki mimo wszystko stosowane doraźnie. Owszem, znajdują wspaniałe zastosowanie w medycynie i są sytuacje, w której są, no nie chcę powiedzieć ratujące życie, ale jakby mm -hmm. robiące wiele dobrego. Natomiast skala zastosowania poza medycznego, poza wskazaniami jest przerażająca. A właśnie przez to, że są to leki... Mm, to jakby przepięknie, no właśnie, przestają się już kojarzyć z, z czymś nielegalnym, z tym innym światem, gdzieś tam za marginesem, z tymi ludźmi, którzy, nie wiem, łamią prawo lub właśnie się uzależniają. Leków nawet nie trzeba za bardzo chować. Bo jeszcze nawet alkoholizm, no, mimo że alkohol, wiadomo, społecznie akceptowalny, legalny, ale mimo wszystko, no, już małpka w kobiecej torebce wygląda zawsze, no, budzi, nie wiem, współczucie, może nawet mhm. w ten sposób. Ale blister leków jest niemalże absolutną codziennością, możemy go trzymać, po prostu teraz wyłożyć na stole i nikt za bardzo nie byłby zdziwiony. Tak, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mogą być to substancje bardzo, bardzo zbliżonym chociażby działaniu do morfiny czy heroiny. Czasami, właśnie przy pisuje lekarz, czasami poleci koleżanka. I dotyczy to szczególności właśnie, no właśnie, takich kobiet jak, jak chociażby my tu trzy, jakby siedzące, ambitnych, idących do przodu, łączących bardzo wiele ról społecznych, kiedy nagle się okazuje, że łączenie właśnie tego wszystkiego w jednym, pędzenie za tą presją zaczyna być trochę przytłaczające, trochę trudno jest zasnąć, zaraz trudniej jest się zrelaksować, a nagle jest tabletka, która załatwia to za nas w chwilę. No właśnie to jest to, o czym wy piszecie też we wstępie tej książki, że, że my jesteśmy, zrobiliśmy z siebie takie projekty, że bardzo dużo od siebie wymagamy. Bo od siebie, od dzieci, my musimy być, zacytuję, zajebistymi rodzicami i nasze dzieci muszą być też zajebiste. Tak? tak, to prawda, projekt dziecko, ale też zauważmy, to jest jedna rzecz, a druga, że my nie umiemy, no ale to znowu, żebyśmy nie wpadły właśnie w... w, w, w... W narzekanie, ale mamy czasy, w których nie umiemy czekać na nic. Ma być wszystko już i ma być najlepszej jakości. Więc jeżeli mam się wyspać, to mam dzisiaj się wyspać najlepiej. Jeżeli mam jutro pracować, to mam pracować jutro najlepiej. Nie pozwalamy sobie na słabszy dzień, gorszą noc, czy też czekanie na, nie wiem, na to, aż, aż organizm sam się zregeneruje. Tak samo jest chociażby, no, właściwie w każdej sferze mamy tak samo z seksem. Dlaczego, dlaczego jest chemseks? Tak, to jest kolejne zjawisko, które mnie zaskoczyło podczas rozmowy z Marią. Dzieciaki biorą, no, już nie takie dzieciaki, jak przypuszczam, mimo, mam nadzieję, przynajmniej, biorą narkotyki po to, żeby mieć udany seks. Nikt nie Postara się, żeby on był udany. Nie ty, chwycimy się narzędzi y, 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 takich jak nie wiem, romantyczna muzyka i wino do kolacji, tylko po prostu y, zarzucamy sobie tabletki, bo znowu ma być zajebiście, ma być najlepiej i ma być to teraz. Więc y, y, myślę, że specyfika naszych prędkich czasów też wymusza y, y, rodzaj, na w ogóle rodzaj narkotyków, tak, jaki mamy, to Maria opowiada, że narkotyki są tak sztuczne jak nasze czasy. Plastikowe, sztuczne, chemiczne, bardzo szybko. Działające, bardzo szybko, schodzące. Tak, efekt y też szybko znika. Tak, tak, tak samo jak mocno i szybko się pojawia, to szybko znika. Coś miałam, przepraszam, na myśli, a propos jeszcze chciałam dodać do, Szybki tej, seksu. do, do szybkiego seksu tak i w ogóle do, do, do czekania. W ogóle do przyjemności, do odpoczynku, bo zarówno zdrowy odpoczynek, jak i czerpanie przyjemności jest, uważam, pewnego rodzaju umiejętnością. To nie są rzeczy, które przychodzą same. Nam się wydaje, że, no, właśnie usiądziemy na kanapie i, na przykład, ta, y, relaks y, zdrowy, albo przyjemność, czy satysfakcja z tego przyjdzie sama. Nie, to też jest, jakby, kwestia różnej umiejętności, którą zatracamy. A my mamy 15 minut na relaks? Zatracamy, chcemy, żeby to się tak, żeby to się działo natychmiast, y, coraz trudniej nam być nie tylko też z innymi ludźmi, ale przede wszystkim i ze sobą. I to są, i odpowiedzią właśnie na wszystkie tego typu zjawiska są, no właśnie, są różnego rodzaju nałogowe regulacje, bo można by to być za pomocą substancji, może być za pomocą czynności, bo na przykład sam seks czy sama pornografia, ciekawe jest to, że tak naprawdę wywołuje niemalże identyczne reakcje w mózgu, jakby jeśli chodzi o neuroprzekaźnictwo, jak chociażby kokaina. I w ten sam sposób narasta. Yy, Tolerancja, w sensie, że potrzebujemy coraz silniejszych bodźców, coraz więcej i coraz bardziej, nawet takie, które zaczynają nas brzydzić i wstydzić, tylko po to, żeby osiągnąć jakby ten sam poziom stymulacji. Także wbrew pozorom to naprawdę nie musi chodzić tylko o substancje, ale może też chodzić w ogóle, na przykład, można w sposób nałogowy wchodzić w relacje z drugim człowiekiem. Także jest tego cała gama i o tym, o tym również opowiadam. Kolejny szok i niedowierzanie specjaliści mówią, że już. Siedmiolatkowie uzależniają się od pornografii. I to później taka młodzież. Ale to, 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 powiecie, mamy tyle narzędzi jako rodzice do tego, żeby, nie, żeby dzieci nie miały dostępu. Jak to się dzieje? Opiszecie o tym. No ja jako matka oczywiście nie jestem, znaczy przede wszystkim nie mogę, chyba się nie odważę mówić, co robić, bo ja sama nie wiem, co robić. To, czego próbuję, to po prostu stare, dobre metody, czyli wyjść na podwórko, weź piłkę i kolegę, ewentualnie psa i wyjedźmy na kajaki, bo oczywiście znowu nie przeżyjemy bez telefonów, bez komputerów i bez gier, ale na przykład, no ja mam szczęście, że mój partner i ojciec dzieci jest programistą, więc powiedzmy, że być może będzie umiał okiełznać to, co dzieje się w sieci, ale ja ja się tego nie podjęła, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, gdzie młodzież teraz zagląda, jak, jak daleko na koniec internetu dochodzi i co tam może spotkać. Więc z jednej strony mamy narzędzia, ale pytanie, czy my na pewno je mamy? Znaczy, ja nie wiem, czy mamy narzędzia na to, żeby dzieci nie miały, no właśnie, do czegoś dostępu, czy żeby z czegoś nie korzystały. Moim zdaniem, to co mamy, to mamy narzędzia takie naprawdę proste w postaci siebie, prawdziwych siebie, na to, żeby pokazać dzieciom coś, co w później w efekcie finalnym, jakby będzie bardziej atrakcyjne niż te narkotyki. Bo moim zdaniem, to tak samo jak opowiadam długo też o bezsensie i jakby gonienia, no. Kotka, zabawy w kotka i myszkę, jeśli chodzi tutaj o no, cały przemysł narkotykowy, jakby ściganie tego, i wiadomo, że będziemy ścigać, i wiadomo, że nigdy tego nie powstrzymamy. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć dzieci przed dostępem do substancji, ale możemy spowodować, że one, no właśnie, nie będą atrakcyjne że nawet jeśli po nie sięgną, że jeśli spróbują, to będzie to jakieś tam doświadczenie, które mimo wszystko przegra z prawdziwym życiem takim właśnie, jak chociażby satysfakcja z bycia z drugim człowiekiem no czy robienie czegoś dużego. No. Jakie to jest to nasze naj, największe narzędzie, które my mamy jako rodzice? Nie? Relacje mamy. Tak, mamy relacje. Mamy to, żeby pokazać, że, że prawdziwa satysfakcja przychodzi wskutek wysiłku, a nie... Po szybkim jakimś, że to nie są rzeczy, które można osiągnąć w 5 minut, że czasem trzeba na tą satysfakcję poczekać i że to jest naturalne, że, że te efekty nie przychodzą od razu i że jeśli jest nam niewygodnie, to nie znaczy, że w tej sekundzie musi nam przestać być niewygodnie, że czasem możemy to spróbować przeczekać i dopiero później przychodzi naprawdę fajna i naprawdę satysfakcjonująca nagroda, która będzie działać jednak no, dużo dłużej niż chociażby nie wiem, 15 minut mefedronu. A inna rzecz, tak znowu z rodzicielskiego podwórka, że mam wrażenie, że po prostu na mnie przychodzi do głowy, żeby poruszyć te tematy. Bo o ile słyszymy zewsząd, że y, seks jest tabu, i trzeba z dziećmi rozmawiać o seksie, no to już wiemy, że trzeba, tylko na ogół robimy to za późno, na ogół robimy to y, y, od kota ogonem, odkręcamy i na ogół nam to bardzo dziwacznie wychodzi, i dziecko wychodzi, mówiąc oj, mamo, o, przestań! I na tym się kończy cała dyskusja. Y, ja na przykład. Tylko dlatego, że Maria y, 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 odpowiedziała mi na pytanie w książce, że dzieci powinny się o narkotykach dowiedzieć od nas. No i siłą rzeczy wiadomo w domu było, że mama pisze książkę o narkotykach, no więc pytałam dzieciaki, co one wiedzą. No i okazuje się, że dziewięciolatek, mój własny syn wie, że chłopaki za górką palą trawę i wiedzą, co to jest kokaina. I y, szczerze mówiąc, czy ja bym weszła na ten temat, gdyby mnie pisała akurat o tym książki? Myślę, że nie a okazało się, że to jest coś co ich interesuje, zaczęli zadawać masę pytań. No właśnie, więc chyba pułapka bycia rodzicem też polega na tym, że my się boimy ruszać, że dopóki się nie rusza, to nie dotykaj patykiem, nie? Bo na wszelki wypadek, bo jak zaczniesz rozmawiać o narkotykach, to nie daj Boże zachęcisz. A Maria mówi, że to wcale nie tak działa, że właśnie im prędzej odczarujemy tabu i im będzie to zupełnie zwykły temat, jak przy herbacie i przy śniadaniu, jak każdy inny, tym bardziej i tym szybciej przestanie być seks i atrakcyjny. Nie jak każdy inny, ale mimo wszystko oswojony w domu. Tak, nie, na pewno nie jest normalizowany, że to super fajnie i że branie jest normalne i że jest okej, okay. Ale jakby podkreślam, że no właśnie to, co powiedziałam, mimo że powody, dla których się uzależniamy są różne, to próbuje większość osób naprawdę w znakomitej, w ogromnej większości z powodu po prostu ciekawości. I jest oczywiste, że na etapie, no właśnie, bycia dzieckiem, nastolatkiem, jakby wchodzenia w dorosłość, najbardziej ciekawe są te rzeczy, które są obiane tajemnicą, które są zakazane, które, na które słyszymy, że nie interesuj się, bo jesteś na to za młody. To chyba budzi wyjątkowe, jakby właśnie, tym bardziej ochotę, jakby spróbowania. Więc. Poza tym naturalna jest chęć zdobywania tej wiedzy, i uważam, że bez porównania jest lepiej, jeśli ta wiedza będzie rzetelnie przekazana chociaż, albo chociaż odrobinę rzetelnie przez nas, niż no, bo jak nie dowiedzą się dzieci od nas, to skorzystają z, no, z takich źródeł jak koledzy lub internet, gdzie wiadomo, że te informacje mogą być po prostu absolutnie losowe. Często wręcz niebezpieczne. Mnie się też bardzo podoba, że obalacie mit kokainy jako takiego narkotyku, który jest na wyższych sfery i tak że to jest wszystko tak opakowane w taki sposób, żeby ludzie się na to, żeby kupili to, a tak naprawdę to jest nic nie warte. Jeszcze jak, ja powiem szczerze, że wiele wiedziałam o narkotykach tak samo, pewnie, ale jak przeczytałam o tym, o tym, co się dzieje z nosem tak. i, odpada przegroda to odpada no przegroda do znaczy, ona, na, na, najpierw następuje proces gnilny tak na ten czy w ogóle ludzie sobie nie zdają z tego sprawy ponieważ żyjemy w takich bo te e, substancje z grupy opiatów, gdzie ta cała jakby fizyczna strona uzależnienia były dość spektakularne w swoich efektach takich I odstawiennych tak, bo tak. tam te, ten cały nie wiem skurcze mięśni tak jakby popsute zęby pod i dreszcze. Natomiast y, nikt nie myśli o tym, że jeśli chodzi o stymulanty, dzieją się również rzeczy naprawdę y, przerażające tyle, dzieją, tyle, że dzieją się od środka. Po prostu to się to, co jakby do jakiego stopnia zostaje nagięty y, cały organizm. No bo przecież z jednej strony, y, no właśnie, naczynia krwionośne no, się obkurczają, a z drugiej strony zaczynamy tłoczyć krew i w ogóle tętno przyspiesza do jakichś nieprawdopodobnych jakby prędkości. Y, naprawdę w, n, narządy wewnętrzne nie wytrzymują to po ja prostu ja nie ja wytrzymują. Myślę, że, że zrobiłyście w wrzody dla, dla, dla jakiejś takiej antynarkotykowej nie wiem kampanii bardzo dużo, bo wystarczy powiedzieć teraz zgnie ci nos. Zgną, gnie, <grym <grym szczerze mówiąc, ten jest. obrazek znaczy, mi mimo wszystko, ja dalej, Ja dalej, oczywiście, że opowiadam też pewne rzeczy też po prostu, żeby powiedzieć jak jest, no bo to nie jest, nie jest na zasadzie straszenia, ale wiem, że, sam, że samo straszenie w sobie nie odstrasza. Jeśli powiem, że zgnie ci nos, to każdy nie wystraszyłaś. No właśnie, każdy sobie pomyśli, no no, chyba mnie nie mnie. Mi. Mnie, nie. mnie nie. Może, może, może komuś tam albo komuś obok, ale mnie na pewno nie. Więc to, to, to mam pełne przekonanie, że tak to nie działa, więc nie jestem zastraszeniem, ale jestem. Tak, za, za rzetelną, za taką spokojną edukacją, ale też zastawianiem granic. Tylko problem polega na tym, że my tej edukacji nie mamy. I to jest troszkę to, co ja się ja, jako dziennikarka trochę się czepiam. Właściwie nie wiem kogo, ko, kogo chyba systemu. Ale same mówicie o tym że My nie mamy edukacji. W szkołach się o tym kiedyś się straszyło i to było złe, bo nikt się nie utożsamiał z tym. Pamiętacie plakaty w każdej przychodni. Tonącego w kieliszku diabła, albo strzykawkę na okładkach wszystkich, nie wiem, sztandarów młodych, pewnie. W każdym razie straszono, i teraz już specjaliści wiedzą, że nie tędy droga, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nie dano nic w zamian, bo teraz już nawet w szkole się nie straszy. Właściwie się po prostu omija temat. I, I to też jest ta pułapka. Czyli omijają wszyscy. Tak mi się wydaje, że właśnie to, 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 to może nie ta dzisiejsza młodzież, tylko ci dzisiejsi dorośli, którym się nie chce zwrócić uwagę na zagrożenia bo... Ale by o czymś innym, że nawet nie to, że nie chcę, tylko że nie, nie, oni świadomie często nie chcą tego zrobić. No to zawsze jest to jest chyba tak troszkę, że ryba przyje się od głowy, więc jeżeli system nie mówi, no to my też nie mówimy i to się ciągnie od tyłu do końca i z powrotem, tak? Dlaczego ma rodzic o tym rozmawiać, skoro szkoła o tym nie rozmawia, a szkoła nie rozmawia, bo ministerstwo nie pozwala, a ministerstwo nie widzi potrzeby, bo nikt się... No, w każdym razie wydaje mi się, że to jest jakieś takie błędne koło, czyli mhm. ktoś musiałby zacząć, żeby to poszło dalej, a wygląda na to, że nie, nie chce tego zacząć. Czy znaczy ja myślę, że to nawet nie jest kwestia chęci czy dobrej woli? Szkoła też po prostu nie ma już przestrzeni. To, to, to nawet jest to chyba nawet nie jest często kwestia y, wyboru takiego wolnego, tylko takiego wyboru dokonywanego z konieczności, bo na przykład musi szkoła. Podążać, znaczy na, jakby nadążać za tak nieprawdopodobnie przeładowanym programem, że w tym wszystkim naprawdę brakuje przestrzeni teraz na no właśnie, bo to trudno jakby przeprowadzić rzetelną edukację na jednej godzinie wychowawczej. Przecież to musi być jakby seria naprawdę jakby zaplanowanych spotkań i na to najzwyczajniej w świecie po prostu brakuje albo przestrzeni, albo środków. Także myślę, że to nawet nie jest kwestia ani nawet nie te. No systemowa, ale nie w sensie chęci po prostu, czy, czy, czy tego, że nie chcemy mówić, tylko musielibyśmy odpuścić jakby inne tematy i wygospodarować dużo więcej prze, jakby przestrzeni w szkole też, też, no właśnie, na taki obszar. Natomiast o ile może, może ryba psuje się od głowy, ale myślę, że można ją, jeśli coś naprawiać, to niekoniecznie zawsze od głowy. Ja jestem zwolennikiem właśnie małych rewolucji i uważam, że nie musimy jakby czekać, no właśnie, na system, ale że możemy to załatwiać w swoich własnych, że tak powiem, ogródkach, zagrodach domowych i w zakresie swoich systemów rodzinnych. No ale musisz mieć też źródło, no, no, nie? To jest wiedzy. Źródło, no jest, teraz, tak teraz my dostarczamy źródła tak... wiedzy. Ale... Bez, bez ale tutaj my... szwalenia i picowania, że nie wiem, ale to jest absolutnie źródło dla każdego takiej wiedzy. I, i... Ja to traktuję trochę misyjnie. Naprawdę mówię to zupełnie szczerze, jakby bez, bez jakiejś tam egzaltacji, że uważam, że trochę, trochę brakowało nam takiego materiału, który byłby łatwy w odbiorze z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie, jakby Rzetelny i dość, dość jakby wysycony. I no mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu udało się tę lukę, że tak powiem, wypełnić tą książką. Ale to, co mam na myśli, jakby o tym, co możemy robić w naszych domach, to nie mówię, że my mamy być ekspertami, ale mamy przede wszystkim stworzyć znaczy mamy ja nie chcę, żeby to brzmiało jako tutaj teraz, ale że tak powiem na, nakazy, ale najważniejsze jest to, żebyśmy stworzyli relację z dzieckiem, w którym ono nie będzie się bało z nami rozmawiać. Rozmawiać, bo chyba z tym mamy największy problem. Mimo tego, że poświęcamy dzieciom o nieprawdopodobną ilość energii życiowej, jakby większość rzeczy, które robimy, robimy z taką myślą z tyłu głowy, że robimy to dla ich dobra, to niestety często jest w tym wszystkim, jakby łatwo jest strasznie się zapomnieć, że realizujemy na przykład jakieś własne wyobrażenia na temat potrzeb dziecka, a nie faktyczne potrzeby dziecka, że jest nam. Mówicie nawet o unieważnianiu potrzeb. Tak, bo bardzo trudno często jest i to nie są rzeczy, które rodzice robią świadomie. To przecież wszyscy wiedzą, jakim potężnym trudem jest rodzicielstwo. To też nie chodzi o to, żeby oskarżać, tylko żeby pokazać jak łatwo się mimo wszystko zapędzić i to co więcej zapędzić z absolutnej dobrej woli, bo do ośrodków, w których yy, yy, trafiają ludzie, yy, młodzież, młodzi ludzie, którzy, których właśnie jakaś potrzeba została unieważniona, tak że rodzice uznali, że Podajesz tam przykłady, dziewczyna, która ma talent malarski, yy, chcia, chciałabyś, idzie na ASP, tak, ale ma pracować w klinice dentystycznej. Czy Dokładnie, tu, tu, nie, nie, dziecko nie dlatego, się... że rodzic, mimo tego, że chce dla tej, dla niej jak najlepiej, naprawdę ją kocha, to ma swoją taką definicję dobra tej dziewczyny, yy, według której ona musi się realizować w takim, a nie innym zawodzie, bo wtedy rodzic zakłada, że ona będzie szczęśliwa. I, i, i to jest można mnożyć długo takie historie kiedy dzieci opowiadam o tym że miłość która jest potrzebna dzieciom jakby w rozwoju to nie chodzi tylko i wyłącznie że była miłością ale to musi być miłość bezwarunkowa to znaczy że kochamy je nie tylko wtedy kiedy no właśnie kiedy są grzeczne kiedy zgadzają się z nami i kiedy gdzieś tam realizują jakieś nasze wyobrażenia ich dobra ale też wtedy kiedy mają zupełnie inny pomysł na siebie na życie i w ogóle na wszystko inne ale z drugiej strony mówisz też o tym ta miłość nie oznacza z kolei bezstresowego tego wychowania, bo, bo że absolutnie kiedy się coś dzieje muszą znać granice, tak? I posiadanie granic jest nam potrzebne dla poczucia bezpieczeństwa. To jest też taki mit, że wydaje się, że tam gdzie jest po prostu pełen chaos, to że będziemy się czuć bezpiecznie. Nie, nieprawda. My wszyscy potrzebujemy punktów odniesienia. Natomiast jeszcze w momencie kiedy już mamy ukształtowaną tożsamość, mamy jakiś tam swój system wartości, to nawet przy lekkim chaosie jest nam się łatwiej jakby gdzieś tam no właśnie wiemy co jest dla nas ważne mimo wszystko. Natomiast dla młodego człowieka, którego jakby tak naprawdę to my jesteśmy całym punktem odniesienia, dla którego to wszystko jest sam jeszcze do końca nie Kim jest, czego chce, to brak granic, taki totalny relatywizm, tak naprawdę jest, jest sytuacją zagrażającą, w sensie taką lękową. Bardzo, tak, yy, wcale niebezpieczną i wcale nie powodującą, że dzieci są szczęśliwe. Takie dzieci często cierpią i mają później, na przykład, jakieś znie, zniekształcone wyobrażenia na, jakby o relacji, na przykład, one-świat. Tak? Więc, my potrzebujemy do rozwoju, no właśnie, potrzebujemy miłości, bezpieczeństwa, ale potrzebujemy dobrej równowagi między autonomią, czyli, jakby, tym taką przestrzenią, obszarem, na którym możemy. No, właśnie, robić rzeczy samodzielnie, dowiadywać się o tym, że potrafimy, że możemy sami, że nie potrzebujemy do tego innych, że potrafimy wybierać, jakby dokonywać wyborów, ale to musi być równowaga między autonomią, a właśnie granicami, bo później mhm. każda relacja, no, już, na, już nie chcę wchodzić jakby w filozoficzne wątki czy socjologiczne, ale uważam, że w ogóle każda wolność jednak rozgrywa się w ramach jakichś, no właśnie granic. to tak jest bezpieczna dla, dla tak. tej osoby i dla innych. Dokładnie tak. To wszystko jest tutaj, w tej książce jest jeszcze bardzo, o wiele bardziej poszerzone i, i jest mnóstwo takich praktycznych wskazówek, jak się zachowywać, jak się nie bać. I ja naprawdę wszystkim bardzo gorąco polecam, jako osoba, która też kiedyś o tym pisała i naprawdę podziwiam to, co zrobiłyście, bo to jest taka pozycja, książek, ja się <laughs> tylko i macie taka pozycja książkowa, która powinna być w każdym domu. I, I bardzo gratuluję i naprawdę wszystkim polecam Highland, jak śpają nasze dzieci, ale to dotyczy nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję Dziękujemy. Wam za tę rozmowę Dziękujemy. i za tę Dziękujemy książkę. Bardzo. Dziękujemy ogromnie. Dzięki. Podcast, Wielkie Spotkania, znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl. Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.